Witam wszystkich serdecznie w nowym filmie. Troszkę mnie nie było, niestety, ale już wracam. I dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat, który jest bardzo na czasie. Zauważyłam to ostatnio szczególnie wśród moich pacjentów, że dużo osób ma problem z rozszerzonymi naczyniami, jak i również na twarzy, jak i na nogach. I tak naprawdę bardzo dużo osób też chce się pozbyć tych naczyń, co jest zrozumiałe. Zabiegów w tym momencie na rynku jest ogromna ilość, dlatego chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć o każdym z nich pokrótce, jak się przygotować, który lepiej wybrać, który może lepiej sobie odpuścić, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Na początku może zacznijmy od tego, czemu poszerzają się nam naczynia krwionośne. A mianowicie podwyższone ciśnienie żylne z różnych względów, z różnych nieprawidłowości powoduje rozciągnięcie takiego naczynia od wewnątrz, przez co ono się staje widoczne. Na nogach jest to bardziej zauważalne, raczej na twarzy one się lokują w kształcie takiego motyla, czyli wokół oczu, policzki i czasami i broda. I teraz zawsze na początku, jeżeli mamy szczególnie, bo jeżeli chodzi o twarz, to tutaj rzeczywiście praktycznie każdy z nas ma gdzieś jakieś naczynka rozszerzone wokół nosa, może być to też spowodowane jakimiś urazami, ale jeżeli chodzi o tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które mają te naczynia rozszerzone na nogach i są to widoczne naczynia, można powiedzieć nawet nie tylko takie naczynka, ale również takie żelakowate zmiany, w pierwszej kolejności musimy udać się do lekarza i zrobić sobie USG żylne i Dopplera. I jakby wtedy mamy punkt wyjścia, dlaczego w ogóle jest taki problem. Bo jest to skutek jakby, ale nie przyczyna tego problemu, więc należałoby najpierw zbadać dokładnie sobie żyły, czy wszystko jest w porządku, jaka jest przyczyna tego podwyższonego ciśnienia. I wtedy tak naprawdę, jeżeli wszystko jest w porządku, bo niektórzy, znaczy wszystko jest w porządku. Wiadomo, że na pewno niektórzy mają takie tendencje, jest to spowodowane też genetyką. Często jeżeli Wasza mama czy babcia miały problemy z żylakami, jest duże prawdopodobieństwo, że Wy również będziecie mieć taki problem. I tutaj jak najbardziej można sobie pomóc właśnie czy laserowym zamykaniem, czy skleroterapią. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli ktoś ma tendencję do rozszerzonych naczyń czy do żylaków, to mimo tego, że pójdzie na jeden zabieg zamykania naczyń, nieprawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie jestem w stanie Wam zagwarantować na 99,9%, że ten jeden zabieg nie rozwiąże Wam problemu. Więc jeżeli nawet zamkniemy je w jednym miejscu, to one po czasie mogą się otworzyć w drugim. I trzeba to po prostu mieć gdzieś na względzie. Zazwyczaj pacjentki, które już mają tą tendencję do naczyń, przynajmniej raz w roku robią takie dwie sesje po to, żeby zamknąć naczynia, ponieważ nie jest to permanentne i nie można nikomu powiedzieć, że taki zabieg jest permanentny i do końca życia te naczynia się nie otworzą, bo jest to po prostu oszukiwanie ludzi. Ja zawsze mówię na początku w każdej wizyty, że na pierwszej sesji praktycznie nie ma możliwości, żeby zamknąć jakieś większe połacie, chyba że to są jakieś pojedyncze naczynia, ale też trzeba mieć to gdzieś na względzie, że za rok prawdopodobnie trzeba będzie ten zabieg powtórzyć albo za dwa lata, bo one i tak się mogą otworzyć. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodzi o twarz, to tutaj te naczynia na twarzy jakby zależy to też od tego, jaki prowadzimy tryb życia. Jeżeli spożywamy dużą ilość alkoholu w ciągu tygodnia albo w ciągu weekendu, to też jakby może to spowodować, że te naczynia będą się otwierały. Jeżeli korzystamy bardzo dużo z sauny, jeżeli uwielbiamy gorące kąpiele, gorące prysznice i bierzemy je nagminnie, to też musimy mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że jakby to może powodować nadmierne otwieranie się tych naczyń i wtedy będziemy mieć, po prostu będziemy musieli więcej tych zabiegów wykonać, żeby albo wykonywać je częściej, albo cyklicznie, żeby jakby utrzymać jakiś tam efekt i utrzymać te naczynia w tak zwanych ryzach. Ale pamiętajcie o tym, żeby jeżeli chodzi o takie problemy, duże problemy, jeżeli chodzi o rozszerzone naczynia, o żylaki na nogach, tutaj w pierwszej kolejności zawsze jakby widzimy się z lekarzem
a dopiero potem jakby leczymy ten skutek, czyli zamykamy naczynia. Jeżeli chodzi o zabiegi, które są dostępne na rynku obecnie, to możemy wyróżnić skleroterapię, laserowe zamykanie naczyń laserem jagowym i diodowym, jak i również elektrokoagulację. Zacznijmy może od skleroterapii. Skleroterapia jest to zabieg wykonywany przez lekarza. On zawsze jest poprzedzany USG żył przynajmniej, ponieważ jakby lekarz musi wiedzieć, czy ten zabieg jest w 100% bezpieczny dla pacjenta. Polega on na wstrzyknięciu preparatów chemicznych, które powodują obkurczenie naczyń, w wyniku czego prowadzony jest proces zapalny i jakby ściany naczyń są zwłókniałe, powoduje to zwłóknienie, stan zapalny i potem zwłóknienie ścian naczynia, przez co ono się obkurcza i zostaje tak obkurczone permanentnie. Jeżeli chodzi o ten zabieg, wykonywany jest on igłą oczywiście, co dla osób, które się boją igieł, może być nie do końca przyjemne, jednak jest to bardzo maluteńka, cieniuteńka igiełka, która praktycznie no, nie pozostawia jakichś większych tutaj urazów na skórze. O czym trzeba pamiętać? Jest to zabieg niezwykle trudny. Jest to zabieg niezwykle trudny, dlatego że trzeba wcelować idealnie w dane naczynie. Nie można wbić się ani pod ani nad, więc tutaj wymaga to bardzo dużego wyczucia i bardzo przede wszystkim też to przychodzi z jakąś już praktyką, więc i z doświadczeniem, więc są lekarze, którzy wykonują te zabiegi latami, są bardzo dobrymi specjalistami i jakby ta skleroterapia wtedy rzeczywiście przynosi bardzo fajne efekty, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o takich bardzo małych, o siatce małych naczynek. Jakby tutaj rzeczywiście ten zabieg jest bardzo fajny, bo podczas jednego wkucia można dosyć dużą ilość zamknąć. Dlaczego mówię dosyć dużą ilość? Dlatego, że ilość tego preparatu chemicznego, który jest obkurczający, przelicza się na ilość kilogramów, czyli na masę ciała pacjenta, więc jest jakby ograniczona ilość tego płynu. To nie jest tak, że sobie wstrzykujemy ile chcemy. Nie, to musi być konkretnie wszystko wyliczone. Rodzaj tego płynu też jest wybierany po konsultacji, po badaniach, czym będzie, czy to będzie skleroterapia zwykła, czy to będzie piankowa, to już wszystko jest w intencji lekarza, co on wybierze. Po takim zabiegu trzeba chodzić przez pół godzinki minimum i zakłada się takie rajtki obciskające, szczególnie podczas spania i w tych rajtkach obciskających, leggingsach się chodzi bodajże 2 tygodnie. Więc tak wygląda zabieg. Skleroterapia jest dobrym zabiegiem, jeżeli jest wykonywana przez dobrego specjalistę, tak mi się wydaje, jak każdy zabieg. Jeżeli osoba, która wykonuje ten zabieg, jest dobrym specjalistą, robiła już to 1000 razy, to jak najbardziej jesteście w dobrych rękach. Po prostu trzeba wybierać dobrego, doświadczonego lekarza i wydaje mi się, że jeżeli nie boicie się igieł i w przypadku właśnie takiej siateczki drobnych naczyń, jak najbardziej tutaj będzie wszystko w porządku, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o nogach, ta skleroterapia naprawdę może fajnie zadziałać. Kolejną też kolejnym takim rodzajem zamykania naczyń, która jest związana też z igłą, jest elektrokoagulacja. I z tą elektrokoagulacją jest tak, że ona była kiedyś bardzo popularna, bardzo dużo osób ją polecała, ale ja osobiście jej nie polecam. I nie tylko ja. Natknęłam się nawet na artykuł w internecie. Zaraz Wam przytoczę dokładnie kogo. Pana doktora Marka Wasiluka, który opisywał właśnie powikłania po zamykaniu elektrokoagulacji, po zamykaniu naczyń elektrokoagulacją. No nie wygląda to dobrze. Jeżeli chodzi o elektrokoagulację, jest to zamykanie prądem zmiennym o bardzo wysokiej częstotliwości, czyli jest to po prostu porażenie naczynia, delikatnie to mówiąc. I znowu z tą elektrokoagulacją jest to samo co ze skleroterapią. Trzeba się wbić idealnie w naczynie. Nie może być to ani wyżej, ani niżej. Musi być to idealnie. Niestety często tą elektrokoagulację wykonuje się w gabinetach kosmetycznych, dlatego że jest to tani sprzęt i niestety są potem różnego rodzaju powikłania.
Ja osobiście nie lubię elektrokoagulacji, ja zamykam laserem diodowym naczynia i uważam, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań. Elektrokoagulacja oprócz tego, że wymaga igły, czyli jakby to przekłucie na skórka jest widoczne, dodatkowo jeszcze wymaga niesamowitego wyczucia i umiejętności. Jest to bardzo trudna metoda. Ogólnie odchodzi się od elektrokoagulacji i jeżeli naprawdę macie tych naczyń dużo, to nie polecam tego sposobu zamykania, dlatego że z elektrokoagulacją jest na tyle problem, że tak jak powiedziałam, trzeba mieć to wyczucie. Po drugie, wkuwa się w jedno miejsce, w którym teoretycznie ten porażenie tego naczynia miałoby spowodować całkowicie jakby zamknięcie tego naczynia. Problem jest też taki, że czasami jest tak, że zamyka się tylko jakby część tego naczynia, jakby część naczynia się zamyka, część zostaje jakby normalnie nienaruszona i w tym miejscu cały czas jakby ta krew krąży, przez to to naczynie staje się ciemniejsze, bardziej widoczne. Czasami nawet robią się tak zwane tatuaże, czyli po prostu takie znamiona, które są na nogach i są one takie brązowe i one zostają, bo to, że po zamykaniu naczyń gdzieś tam jakiś strupek się zrobi albo naczynie jest zaczerwienione przez 2 tygodnie do 4 tygodni po zabiegu, jest to normalne, ale w momencie, kiedy jesteśmy już kilka miesięcy po zabiegu, a jakby ten efekt nie schodzi, to coś już jest tutaj nie halo. Dodatkowo zabieg elektrokoagulacji często jest zbyt mocny, jest ciężko jakby tą moc w odpowiedni sposób regulować. Jeżeli chodzi o laser, tutaj mamy dużo różnych zmiennych podczas ustawiania parametrów zabiegowych. W przypadku elektrokoagulacji czegoś takiego nie ma, więc ciężej jest jakby wyczuć, jaką energię należy dostosować do danego lasera, do danego naczynia, przepraszam. Więc jakby ten zabieg jest tutaj troszeczkę mniej bezpieczny pod tym względem i ponieważ dostępność w tym momencie laserowego zamykania naczyń jest bardzo duża na rynku, nie polecam połaszczania się na elektrokoagulację. Tak, jest to zabieg na pewno tańszy, ale wydaje mi się, że nie jest bezpieczny i lepiej jest zapłacić troszeczkę więcej i mieć tą usługę dobrze wykonaną, niż przyoszczędzić, a potem mieć problem. Jeżeli chodzi o laserowe zamykanie naczyń, tak jak mówiłam, głównie używa się lasera jagowego, czyli 1064 nanometry i diodowego 980. Ja zamykam diodowym laserem naczynia i jestem zadowolona. Miałam też przyjemność zamykania laserem jagowym. Różnica jest taka, ponieważ według piśmiennictwa i badań naukowych laser diodowy, zamykanie naczynek za pomocą lasera diodowego powoduje, że 60% tych naczyń już się ponownie nie otworzy podług zamykania laserem jagowym. Tak jak mówiłam, to, że naczynia się powtórnie otwierają po takim zamykaniu, po jakimś czasie jest to normalne. I trzeba jakby się gdzieś tam z tyłu głowy przyszykować, że może trzeba będzie te zabiegi powtarzać w miarę upływu lat, żeby utrzymać się w ryzach. Laser diodowy jest bardziej efektywny, jeżeli chodzi o zamykanie naczyń. Powoduje po prostu to, że 60% więcej podług lasera jagowego tych naczyń nie ulega powtórnemu otworzeniu się. Więc jest to niewątpliwie, moim zdaniem, duża przewaga nad laserem jagowym, nad dymowo-jagowym. Jeżeli chodzi o to, jak przygotować się do tego zabiegu, bo powiem to pokrótce. A więc tak, oczywiście zawsze przed każdym zabiegiem laserowym powinien zostać przeprowadzony wywiad medyczny i powtarzam to za każdym razem, przed każdym zabiegiem, nie tylko laserowym, powinien być przeprowadzony wywiad medyczny, gdzie osoba wykonująca zabieg powinna spytać się o Wasze choroby, o to, czy przyjmujecie jakieś leki, czy macie alergię, po prostu ze względów bezpieczeństwa. Czy macie skłonność do keloidów, czy macie skłonność do opryszczek, czy używacie na przykład jakichś
retinolów, jeżeli jest to zabieg właśnie na twarz, czy używany jest retinol, czy może używane są jakieś inne maście lecznicze na receptę przepisywane. Jeżeli pacjent brał antybiotyki, często antybiotyki są światłouczulające, należy wtedy poczekać 2 tygodnie od zakończonej terapii i wtedy rzeczywiście można ten zabieg wykonywać bezpiecznie, więc pamiętajcie o tym zawsze, żeby ten wywiad był przeprowadzony. Jeżeli idziecie do jakiegoś miejsca, gdzie nie ma wywiadu medycznego i od razu z biegu Wam robią zabieg, powinna się zapalić czerwona lampka, że coś jest nie tak. Więc tak tylko w roli przypomnienia. Jeżeli chodzi o jak się przygotować. Słuchajcie, jeżeli bierzemy jakieś antybiotyki, tak jak mówiłam, lepiej jest się umówić na ten zabieg 2 tygodnie po zakończeniu, znaczy lepiej, trzeba się umówić 2 tygodnie po zakończeniu takiej antybiotykoterapii. Jeżeli jesteśmy w ciąży, jeżeli karmimy piersią, jeżeli jesteśmy w ciąży, to jest bezwzględne przeciwwskazanie, tutaj nic nie można robić kobiecie ciężarnej. Jeżeli karmimy piersią, ja też raczej zawsze odmawiam. Jeżeli chodzi o czynne infekcje wirusowe, bakteryjne, czyli jeżeli mamy czynną opryszczkę, jeżeli mamy jakieś przeziębienie, podwyższenie temperatury ciała, nie czujemy się dobrze, też taki zabieg sobie lepiej przełożyć. Jeżeli mamy, nie wspominając już w ogóle o jakichś chorobach nowotworowych, bo to jest też przeciwwskazanie bezwzględne, ale sądzę, że pacjenci onkologiczni doskonale o tym wiedzą i jakby zamykanie naczynek w tym momencie nie jest priorytetem, więc wspomnę o tym, ale jakby to jest oczywiste. Jeżeli taki wywiad jest przeprowadzony, nie ma żadnych przeciwwskazań, należy obejrzeć daną okolicę. Jeżeli wiemy, że zamykamy naczynia na nogach, to proszę nie nakładajcie żadnych balsamów, żadnych olejków, czy nie daj Bóg samoopalaczy, to wszystko, skóra po prostu musi być czysta, najlepiej wziąć sobie wtedy prysznic i dopiero po tym prysznicu przyjść na takie zamykanie naczyń, żeby mieć świadomość, że na pewno na skórze nie mamy żadnych balsamów, lotionów albo innych rzeczy. Samoopalacz też jest przeciwwskazaniem, więc też o tym pamiętajcie, jak i również czynna palenizna, czyli jeżeli wracamy z wakacji, jesteśmy opalone na heban, też raczej na taki zabieg się nie wybieramy, poczekajmy jak opalenizna zejdzie. W ogóle lepiej jest takie zabiegi robić bardziej w stronę jesieni, jeżeli żyjecie w takim kraju jak ja, gdzie ogólnie nie jest zbyt słonecznie i raczej większość roku jest bardziej pochmurna, no to wtedy rzeczywiście, jeżeli pacjent wie, że nigdzie nie będzie wyjeżdżał albo że tych nóg nie pokazuje, nie wystawia na słońce, można taki zabieg przeprowadzić. Ale to też trzeba mieć zaufanie do takiej osoby i mieć świadomość tego, że i wytłumaczyć jej, że jeżeli po zamykaniu naczyń od razu pójdzie się smażyć, to może dojść do przebarwień przynajmniej, więc tutaj jakby to trzeba uprzedzić taką osobę. Czy zabieg zamykania naczyń jest bolesny? Słuchajcie, moim zdaniem zabieg ten nie jest aż tak bolesny. Można to porównać do ukucia komara, uszczypnięcia. Wiadomo, że jeżeli mamy dużo tych naczyń do zamknięcia, to lepiej sobie podzielić to na kilka sesji, dlatego że po pierwsze pacjenci się męczą, bo to nie jest przyjemne, jak ktoś cały czas się gdzieś tam delikatnie kuje po nogach przez 2 godziny. Po drugie też dać czas organizmowi, żeby jakby przetrawił połowę to, co udało nam się zamknąć. Szybko powiem, dlaczego laser jest lepszy od na przykład elektrokoagulacji, oprócz tego, że tutaj głębokość, oczywiście ustawiamy ustawienia lasera, ale tutaj jakby działamy na hemoglobinę, która jest zawartą w naczyniu. Też jakby powoduje to poparzenie naczynia i ono potem jest, że tak to ujmę, metabolizowane przez organizm. Więc tutaj jakby ta głębokość, nie trzeba mieć aż tak dużego wyczucia, trzeba wiedzieć jak ustawiać, jakby ustawić laser, ale tutaj jakby to, czy się wbijemy głębiej, czy wbijemy się, to się nie wbijamy, więc jakby to tutaj nie jest aż tak ważne. Nie przekuwamy naskórka żadną igłą, gdzieś tam może dojść do jakiegoś delikatnego zaczerwienienia czy strupka, jest to normalne. Zazwyczaj okres takiej rekonwalescencji po zamykaniu naczyń trwa według literatury nawet do 4 tygodni i trzeba się z tym liczyć, że te naczynia mogą być jeszcze zaczerwienione, może być opuchlizna od razu po zabiegu, tak jak mówię, mogą gdzieś się jakieś delikatne, drobne strupki, które zejdą po jakimś czasie,
mogą się pojawić, jest to normalne. Jak pielęgnować siebie po zabiegu? Przede wszystkim tutaj nie musimy nosić żadnych rajtek obciskających, co jest dużym plusem. Ważne jest, żeby nie nakładać żadnego gorąca na skórę. Czyli żadnych gorących kąpieli, żadnych gorących pryszniców, sauny czy siłowni przez minimum 72 godziny. Ja zawsze mówię, żeby się wstrzymać tak z 4-5 dni. Jeżeli z alkoholem również, czyli z wszystkim tym, co powoduje podniesienie ciśnienia krwi, żeby się wstrzymać. I to jest bardzo ważne. I jeżeli pacjent przestrzega tych wszystkich zaleceń pozabiegowych, zazwyczaj te zabiegi są bardzo fajne. Tak jak mówię, że jest to duża połać, jeżeli tych naczyń jest dużo, ja to zawsze rozkładam na 2-3 zabiegi, dlatego że nie jest się w stanie zamknąć wszystkiego podczas jednej sesji. Chyba że są jakieś to pojedyncze naczynia, to jak najbardziej. Mam nadzieję, że filmik był dla Was przydatny, jak zawsze. Mam nadzieję, że pokryłam jak najwięcej Waszych pytań. Jeżeli byście chciały jeszcze coś wiedzieć, jeżeli coś Was jeszcze zastanawia, to jak najbardziej zapraszam do zostawiania swoich pytań w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć, jeżeli tylko będę mogła. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy filmik. Proszę Was o kciuk w górę pod tym filmem, jak i również o subskrypcję mojego kanału na dole. Możecie mnie też zaobserwować na Instagramie, będzie mi bardzo miło. I widzimy się już w następnym filmie. Cześć, pa!